Jak hodować owady zapylające? Warsztaty, część siódma. Nie mamy tu żadnego życia i mamy białe larwy, czyli jest ten grzyb, zwapnienie, które też, o którym tutaj już wspominałem, tak? Aha, zwapniałe też. Tak, widzicie? Więc choroba grzybiczna, która rozwija się przy dużych wilgotnościach. Pytanie, czy gdyby zachować większą, gdyby tutaj w tym domku była większa wentylacja na przykład, czy by tak wyglądało, czy też ze względu na ten, na to, że jest to no taki kombinat dość duży miał zrobiony. W każdym razie w pierwszym mamy tego grzyba. Zobaczymy, co spotka nas w drugim. O, to jest rzecz ciekawa, ale obawiam się, że nie będzie żyła. To jest dokładnie... zobaczymy, czy będzie żyło, czy nie. Słuchajcie, to jest, tutaj były te roztocza. Pamiętacie zdjęcia z pszczółkami, z tymi roztoczami? To są dokładnie zakażone rurki tym roztoczem. Ale widocznie czasami jak się dotknie to, rusza się? Rusza się, rusza. Czasami jak się to dotknie, to wtedy one zaczynają chodzić. Jeżeli to ma więcej jak rok, to znaczy, że one już tutaj nie żyją. Może natrafimy na takie żyjące, nie żyją chyba. W każdym razie to wszystko to są te roztocza. Te akurat są martwe, bo w tych rurkach kilkuletnich. Ale może znajdziemy te roztocza w tym... W tym tegorocznym, które będą z mojego domku. To wtedy zobaczycie, że tu wręcz po prostu to się będzie ruszać. To będzie całe chodzić. Kłębowisko. Takie kłębowisko. Kłócie się gospodarzy. Więc po pierwsze, miał grzyba, miał roztocza. Tak? Więc tak naprawdę liczę już na to, że w żadnej rurce nie będzie nic żywego. Jeżeli w dwóch pierwszych mamy grzyba i mamy roztocza. Czteroletnie nieruszane. Jak na razie, no to jest właśnie to, jak się to zostawi samemu sobie, wyjście nieruszone. Tutaj jest, tu są zamarłe te przez grzyba larwy. Natomiast zwróćcie uwagę, że tutaj jest niby wszystko w porządku, tak? Kilkuletnie, nieruszane, niby wszystko w porządku. Niby to ładnie wygląda na kokon, który jest w porządku. Ale gdyby był w porządku, to by się przegryzł i próbowałby wychodzić. Podobnie tutaj. Żeby ci na twarz nie wyskoczył. Jest dorosła pszczoła i mago, ale musiała, jest wysuszona kompletnie. Musiała umrzeć w trakcie ze względu na tą grzybicę, która tutaj była. Nie miała siły, żeby się wygryźć? Ona się nie wygryzła? Nie, ona się w ogóle nie wygryzła. Moim zdaniem ona zamarła w środku. Ona nie przeżyła. Ona ze względu na dużą ilość tego grzyba, ten grzyb ją załatwił. Zaraz się, że mróz zabije jakiś taki mocny bardzo? Nie. A może tak, że no jeszcze powietrze tam jest potrzebne, nie? Słuchaj, taka ilość powietrza jak tu jest, to zupełnie im powinna wystarczyć. Może ten grzyb zabrał powietrze? Przez wiertę nie przez wiertę.
No ale to tak, nie, właśnie to jest, zwróć uwagę, że to jest drewno, więc ma perforację na takim poziomie, którym to zupełnie powinno... Ale czyli przez tą trzcinę przechodzi, powiecie tam do środka. Tak. No i mamy znowu pszczołę. Tak? Całkiem sucha. Jest całkiem sucha, nieżyjąca. Gdybyśmy otworzyli żywą teraz, to by po prostu się zaczęła ruszać. W związku z tym, moim zdaniem, zabiły ją te grzyby. Jeszcze jedno otworzymy, bo tu więcej nie ma sensu. No tak. Roztocza. No już widzę specjalistę. Papiernik. Zobaczcie. Pszczoła, która wyszła, która się wygryzła. Gdzie jest wyjście? Z której strony? Ale z tej strony nie przeszła dalej. I tu po drodze co było? Koleżanka, a nie wygryziona. Tak. Tu jest, z tego się wygryzła i tutaj z tej strony i już jakby taka ilość tego wszystkiego tu była, że nikt ją nie, jakby nie wspierał w tym, żeby pójść w drugą stronę. To tutaj... To samce. Prawdopodobnie. Bo to jak z tej strony rurki? Tu jest samica, ma ciemne. Być może to ją przeniosło tu do góry. Zwróćcie uwagę, jaki wielki smok tutaj jest, tej, która zamarła larwy. W postaci larwy jeszcze. Tak? I ona jest twarda, jak kamień. W związku z tym taki owad, który tutaj żywy wyjdzie, nie przegryzie, nie jest w stanie przejść przez taką grubą, wielką larwę, która zamarła. To jest larwa, to nie jest kokon. To jest larwa, która... To jest ten grzyb. Zdjęcie robi. Nie zdjęcie, tylko powiększenie. Patrz. A tutaj mamy roztocza. Pytanie, czy te roztocza ją nie załatwiły przy okazji po drodze, jak się wygryzła? Zobaczymy, co tutaj będzie na tym. Tu pewnie też coś nie żyje. Ten to w ogóle nie miał szans. Nie miała szans. Dlatego zwracam uwagę na to, co mówiłem. Mniejsze, krótsze, a więcej. Bo jednak, jak dzieci w przedszkolu. Jak z psami w hodowli, szczeniakami. Powinienem mieć jakieś narzędzia chirurgiczne do tego. Tą pęsetę mam tutaj. Mamy pszczołę. Tak, też kompletnie suchą się połamała w trakcie wychodzenia. Czyli widzimy taką czteroletnie rzeczy, które się nie sprawdza, nie przegląda i w tym momencie cała nam hodowla umrze. Nie ma siły. Nie poradzimy sobie z tym. To teraz... A nie, to miałem nie używać białego. Odwrócimy to. I teraz wyciągniemy tegoroczne. Z mojej hodowli. To są młode. Zobaczymy, co tu będzie. Grzyby mi zazisz. Chciałbym, żeby nam się udało znaleźć te roztocza. W takim napierconym plastikowym, bo jak miałem w czymś takim, to mi mysz... Tak, myszy się do tego dostały.
Słuchajcie, chyba mamy już w pierwszej. Tak. Będzie cudownie, jeżeli się okaże, bo wtedy będzie można to wam pokazać. Ale kolejne. Jak słoiczki. Jest ślicznie? Ślicznie. Ślicznie, zdrowo. Malutkie z przodu, tu koreczek, tak? Tak. Malutkie z przodu, mniejsze znacznie niż te smoki z tyłu. Tak? Malutki nawet tutaj. Samiec. Od tyłu. Tak. Tutaj też samczyk jest. Już go tu włożymy. Ale to mnie interesuje, to. Tylko wezmę to. Na bok. One się przez zimę, jak nie będą w takim... Dobra. Ja zrobię w ten sposób, że je w ogóle, nim się zajmę tymi roztoczami. Widzicie, jak to wyskakuje ładnie? I jakbym teraz to rozciął, to by była żywa pszczoła, która by nam się tutaj ruszała. I teraz... Widzicie, jak się to rusza? Widzicie, że to żyje? Widać? Tam te inne zaatakowały przez zimę, jakbyś zostawił? Nie, wiesz, co by robiły? Wiosną wychodząc, wchodziłyby i na nie. I te, to zdjęcie, które widzieliście z tymi roztoczami. Nie przebiją tego kokonu chyba, tak, nie? Tak, tak. Miliony tego tam jest. Tak. Patrzcie, co się z tym będzie działo. To są roztocze? Widzicie, jak to żyje? Teraz to widać, jak się to rusza. Tak. Tak? Mhm. Widać? I teraz ja spróbuję tym aparatem zrobić makro filmik. Żebyśmy to potem mogli do filmu włączyć. No teraz widać, jak się to ruszy. Widzicie? I teraz, jak ostatnia pszczoła by wychodziła, słuchajcie, i wyniosła to wszystko na zewnątrz, to w przypadku, jak macie zrobiony ulik, gdzie jest mnóstwo rurek, gdzie są setki pszczół, natychmiast to roznosicie na pozostałe. Prawda? Co więcej, jeżeli będziecie mieli równiuśkę poukładane tak jak to, to one się rozejdą wszędzie ślicznie. W przypadku, gdy będziecie mieli tak i wyjdzie na przykład z tej, to tamtej nie wyjdzie. Spadnie na dół. Ale i tak to będzie taka ilość, która może spowodować problem. No i masz przezimowane, nie przychodzi wiosna. Robię tak, pokażę ci. Do pudełeczka. Tu mam dziurki. Tak. Otwieram te dziurki. Tak, domek. Mam włożone w domku
wszystko przygotowane i tu jest taka odległość, żeby to położyć. Wszystko pasuje. Tak. I potem po paru tygodniach, jak już wiecie, że wszystkie wyszły i latają sobie, otwieracie tylko od spodu. Wyciągasz. Ręką wyciągasz puste pudełko, domykasz. Ciach. To domek to nie taki ten, to lata praktyki, że ta deseczka jest tam taka, że się wtedy zmieści. Tak. No tak sobie to... Pudełeczka. Słuchajcie, to jest na tej zasadzie zrobione, że tak jak mówię, ja to robię tak, żeby mi to odpowiadało. W związku z tym zróbcie sobie domki takie, jak chcecie, byleby zachować pewne podstawowe zasady. I wtedy nie ma problemu i wtedy możecie się tym nacieszyć, wtedy wam to będzie latać. A to jest przyroda i nic nie poradzimy na to, że tu będą po drodze różne ciekawe stwory fantastyczne. Bo nic na to nie poradzimy, że są tacy, którzy żywią się jedni drugimi. To jest przyroda, to... Zobaczymy, co tutaj jest. To jest też ten jednoroczny, ten z tego. Tak, jedno. Tegoroczne. Znowu jest jeden. Wiosny. Zawsze się trafi. No po... Widzicie? Jedno. Ale zobaczcie, że naprawdę wystarczy. To jest z której strony wyjście? Tutaj też są dwa. Wyjście jest tutaj, tak. Tu jest przerwa zostawiona, tak? Bo już tutaj wiedziała, że nie zrobi. Znowu widać wyraźnie mniejsze samców i większe samic. Ale zwróćcie uwagę, co jest piękne. To są kubki to. To nie jest problem. Ale genialne jest to, że ta ścianka jest tak mocna, nie przepuści tak. tego. Tak. Więc te wyjdą zdrowe, ale wyjdą samce zdrowe tutaj w tym względzie. Nie. Te dwie samice będą zakażone. I być może wtedy przeniosą to na, tak, na inne, na następne pokolenie. Dużo. Tylko że też to nie jest tak, że one wszystkie przeżywają. Ich tutaj są pewnie dziesiątki tysięcy w tym jednym, ale one też mają swoją przeżywalność i wytrzymałość. Bo widzieliście w tych czteroletnich, że one tam już potem już się nie ruszały, tak? I teraz myślę, że to są wszystkie najważniejsze rzeczy, żeby wiedzieć, jak się tymi pszczółkami zajmować. Tak naprawdę na naszym rynku są dwie książki, w których można znaleźć jakieś więcej informacji. Najlepszą w języku polskim to są błąkówki. I tutaj są najróżniejsze błąkówki. 1/3 tej księgi to są pszczołowate. To, co wam mówiłem. Tak dużo gatunków jest pszczołowatych, tak? A błąkówki to są te takie, co mają błony na skrzydłach. Tak. I tutaj, zobaczcie, są nawet takie fajne, które wycinają w liściach wycinają z liści takie kółeczka i potem tymi kółeczkami te kółeczka wkładają z tych liści do tych swoich miejsc, do tych swoich dziurek i robią sobie najpierw, tapetują sobie ściany w domu. Tak. Są niesamowite niektóre. Mówiłem wam o tym, że niektóre w ziemi robią, niektóre ślimaki używają do tego, że w ślimakach składają te swoje jajeczka. Coś takiego wam pokazywałem, tylko to jest w ziemi robią coś takiego, tak? W środku. Więc to jest naprawdę świetna książka do tego, żeby to wszystko zanalizować. A najlepszym moim zdaniem na naszym terenie atlasem, żeby w ogóle oglądać, sprawdzać, czy to jest pszczoła, czy też to jest co innego, co tam obserwujemy, to jest czeski atlas. My niestety nie dorobiliśmy się czegoś takiego. Błąkoskrzydłe Czeskiej Republiki, żądłówki. I wtedy tutaj znowu mamy 1/3 pszczoły. I to jest tak zrobione, że one są w naturalnej. Naturalna wielkość jest zawsze pokazana. Kształt, wielkość.
To są wszystko pszczoły, widzicie? Takie żółte. Czasami sprawiają wrażenie, że wyglądają jak osy, tak? To są wszystko pszczoły, patrzcie. U mnie tam na tych zdjęciach były właśnie te tak zwane nomady. I to jest najlepsza literatura, te dwie książki, jeżeli chodzi o ten temat, żeby obserwować te owady, żeby poznać czasami gatunek, co to jest takiego. I to są wszystkie najważniejsze rzeczy, które wam chciałem powiedzieć. To w zasadzie jest wszystko najważniejsze, co jest istotne do tego, żeby ogarnąć sobie to, żeby mieć te pszczółki u siebie, żeby je jakoś hodować. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. I tutaj się film skończy. Chyba... Film został zrealizowany na zlecenie Stowarzyszenia Passio Creatio z Bielska-Białej. Wykład i warsztaty przeprowadził dr Jacek Proszyk, który jest też autorem filmów i fotografii wykorzystanych podczas wykładu i warsztatów. Stowarzyszenie Passio Creatio i wykładowca zezwalają, by film pokazywać i rozpowszechniać w miejscach publicznych i na warsztatach budowy domków dla owadów zapylających wyłącznie nieodpłatnie. A pod filmem znajduje się numer konta stowarzyszenia do dobrowolnych wpłat na cele statutowe. Nagranie zrealizowano w pięknych okolicznościach ośrodka Jasienica 10 koło Bielska-Białej, któremu stowarzyszenie dziękuje za gościnę. Ośrodek Jasienica 10 to miejsce rozwoju terapeutycznego, sportowego, prowadzącego wiele warsztatów dla dzieci i dorosłych, w tym szkołę carvingu. W naszym filmie nie narzucamy gotowych rozwiązań, tylko dajemy narzędzia do tego, by każdy je użył do swoich indywidualnych warunków i przez to osiągnął sukces w hodowli zdrowych pszczół. Podobnie broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny PWS Konstanta pozwala na pełną indywidualizację działań nastawionych na rozwiązanie problemu zgodnie z potrzebami klientów. Obecność pszczół to gwarancja stabilności na rynku żywnościowym, a obecność firmy PWS Konstanta, której dziękujemy za wsparcie finansowe, to gwarancja stabilności na rynku ubezpieczeń i reasekuracji. W Bielsku-Białej znajduje się ośrodek edukacji Sokrates, który prowadzi szkołę. Tam m.in. młodzież może uczyć się w technikum weterynaryjnym. Szkoła posiada bardzo dobrze przygotowane zaplecze i bazę dydaktyczną oraz bardzo dobrą kadrę składającą się z lekarzy weterynarii, inżynierów i nauczycieli, którzy doskonale przygotowują uczniów do egzaminu zawodowego oraz matury. Dziękujemy za wsparcie finansowe szkole Sokrates.